to powitać Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. I może spróbujemy dzisiaj rozpocząć tą nierówną walkę w końcu z tym symulatorem. To będzie generalnie bardzo dla po niektórych chyba raczej dość nudne doświadczenie, a to przede wszystkim dlatego, że to naprawdę trzeba być miłośnikiem lotnictwa, a jeżeli już się jest tym miłośnikiem lotnictwa i lata, no to zdecydowanie nie trzeba oglądać takich streamów. Jakby nie było, ale mam nadzieję, że będę prezentował coraz to nowsze scenerie, coraz to nowe triki. Dzisiaj zrobimy taki lot czysto rekreacyjny. Proszę bardzo. Ten locing już zrobiony jest Flight Briefing Package z Professional Flight Planera. Lot 901. Polonez 901. 3 sierpnia 2015. Oczywiście z lotniska Schwechat w Wiedniu, Austria, na lotnisko Chopina w Warszawie. Plan sporządzony świeżo, 14.16. Zulu oczywiście, czyli jakby 15 minut temu. I polecimy do Warszawy. Nasz lot planowany jest na godzinę 10 minut. Tak wygląda pełne planowanie tego lotu. Omówimy to w specjalnym tutorialu, który mam nadzieję po prostu nagram i zamieszczę na stronie. Cześć Artix, witam wszystkich. Cześć Koder, Safisz, Adam, Śledzik, cześć. Być może ten lot jest troszeczkę przedwczesny, ale zobaczycie, że tak naprawdę samo przygotowanie do lotu, nawet dla bardzo zaawansowanego pilota, to jednak wbrew pozorom no minimum ta godzina. My mamy planowany wylot według złożonego planu na godzinę 15.30 Zulu. To jest tutaj. 15.30 Zulu, obecnie dodajemy do Warszawy 2 godziny od czasu UTC, więc mamy godzinę 17.30 wylot, czyli za 55 minut. Dlatego grzecznie na ten moment stoimy sobie na lotnisku w Wiedniu. Może pokażmy, jak to wygląda. Tu stoi nasz samolot. O! I nawet całkiem nieźle, fajnie widać. Stoimy na lotnisku w Wiedniu, to jest nasz samolocik. Stoimy na stanowisku 36. Polecimy do Warszawy samolotem Boeing 777-300ER. O, już niedługo tutaj Piotruś mi robi, żeby nie było widać, ale jeszcze nie widać. Tam gdzieś siedzimy. Generalnie jak widać, drzwi są otworzone, będziemy ładować pasażerów. Jak widać, pod kołami są jeszcze zabezpieczenia, proszę bardzo. Je też będziemy likwidować. Na dzień dzisiejszy nie instalowałem żadnych specjalnych dodatków do tego samolotu. Samolot sam w sobie w klasie jest jednym z najlepszych. Dlatego, że jak wiecie, to jeden z najnowocześniejszych samolotów. Boeing 777 w tej konfiguracji, w której polecimy, zabierzemy na pokład 528 pasażerów. Jak będziemy się planować do tego lotu, to niestety tutaj muszę powiedzieć od razu, że będziemy się planować
W dużej części po angielsku, bo ja do tego jestem po prostu przyzwyczajony. To jest lotnisko Schwechat w Wiedniu. Stanowisko C36. O, tu widać gdzieś nawet wieżę. Jest ci ona. I to tyle z wizuali tak naprawdę, bo tutaj nie będzie wiele wizuali, szczerze powiem. Dlatego też na początku może się wydawać, że ten stream jest całkiem ciekawy, ale to jest bzdura. To nie będzie ciekawy stream. Dlatego, że większość tych rzeczy odbywa się wewnątrz samolotu. Oczywiście po starcie pokażę wam, jak ładnie obecnie wygląda ta symulacja, dlatego że używamy Rexa 4, specjalne tekstury, które powodują, że wygląda to rzeczywiście bardzo, bardzo realnie. Lotnisko też jest płatne, bodajże robione przez firmę Flightampa, odwzorowane 1 do 1. W Warszawie będziemy lądować na lotnisku robionym przez Stasia Drzewieckiego. Nie wiem, czy pamiętacie. Czy pamiętacie człowieka, który niegdyś wygrywał wszystkie konkursy pianistyczne? Jest pianistą. Gdzieś tam nasze drogi się też po drodze spotkały. Stasiu obecnie projektuje scenerię i sprzedaje je komercyjnie na całym świecie. I między innymi ostatnim jego produktem jest Warszawa. Tej Warszawy oczywiście z lotu samolotem dużym pasażerskim nie będziemy mogli zobaczyć, ale na pewno w którymś z tych streamów lotniczych przelecimy się małą, czesną, taką jaką ja latam na co dzień. Taką czesną przelecimy się nawet modelem wyższym, bo będziemy lecieć czesną 182 firmy A2A. Przelecimy się nad Warszawą i pokażę wam, jak ładnie jest ona odwzorowana. Zresztą Stasiu Drzewiecki zrobił wszystkie lotniska z serii Polish Airports. Bardzo ładnie odwzorowany jest Rzeszów, Poznań, cudownie jest odwzorowany Kraków, a w Warszawie dodatkowo zrobione jest miasto, czyli naprawdę widać Pałac Kultury. Dodatkowo z ciekawostek wam powiem, że chyba Stasiu zrobił chyba najlepszą scenerię Nowego Jorku i na tym lata się. Dzisiaj ten locik jest absolutnie testowy, tak żeby was tylko zachęcić. Nie będziemy prowadzić korespondencji, dlatego że wtedy nie mógłbym wam na nic odpowiadać, bo jakby korespondencja online na Watsimie polega na pełnym skupieniu, no to w końcu według zasady Microsoftu as real as it gets. Czyli możliwie jak najbardziej realnie. Postaram się odpowiadać w trakcie lotu na wasze pytania, w czasie przygotowania, oczywiście w fazie kołowania, w fazie startu i lądowania na takie pytania odpowiadał nie będę. Co mogę powiedzieć z takich pierwszych? Pamiętajcie, że mamy zaplanowany nasz slot na lotnisku w Wiedniu na godzinę 15:30 Zulu. Obecnie w czasie letnim ta 15:30 wychodzi plus 2 godziny, czyli na 17:30 mamy start. Generalnie, kiedy będziemy już latać na Watsim na kolejnych streamach, tu będziemy łączyć się z Wiedniem Delivery, na którym będziemy składać już dawno przesłany plan lotu, ale odbierzemy naszą zgodę na lot. Taki plan, którym polecimy, zobaczycie zresztą za chwilę, jak będziemy wprowadzać go do komputera pokładowego. Ten plan jest wcześniej przygotowany, dlatego mówię, że lot generalnie, naprawdę ten kapitan, na którego pracuje nawet rzesza ludzi, potrzebuje zdecydowanie być szybciej na lotnisku niż zwykły ten pasażer, który tam wsiada. W związku z czym my używaliśmy tutaj Professional Flight Plana do planowania lotu. To są najbardziej aktualne, up-to-date plany lotu. Z ciekawości mogę powiedzieć, patrząc jeszcze teraz na mapkę, którą zresztą później zobaczymy na przyrządach pokładowych, że polecimy z Wiednia i dzisiaj przy obecnej pogodzie w Warszawie
Przy obecnej pogodzie w Warszawie będziemy, z tego co kojarzę, lądować. Startujemy w pełnych chmurach z Wiednia. Boże, nie w przepełnym zachmurzeniu, ale jednak jak widać te podstawy. Zresztą bardzo ładnie Active Sky, druga część, to odwzorowuje. Te tekstury są naprawdę fajnie zrobione. A z tego co widzę w Warszawie obecnie, mamy widzialność 10 km, wiatr zmienny z kierunku 170 do 250. Proponowane do lądowania jest 203 węzły. On na ten moment proponuje mi pas 1.1, czyli podejście od Alei Krakowskiej. My będziemy podchodzić na Arnawie, nie będziemy tutaj się bawić w ręczne podejścia, bo tak naprawdę dopóki samolot ma te możliwości, to podchodzimy prawie że z pełnego automatu i zwalniamy na wysokości decyzji po prostu autopilota i podchodzimy ręcznie. No dobrze, czy ja czegoś może zapomniałem? Nie wiemy do końca. Widoczność 10 km w Warszawie, tutaj w Wiedniu jest zdecydowanie gorzej. Temperatura w Warszawie obecnie 32 stopnie, ale ona będzie się zmieniać, bo my startujemy dopiero za godzinę. Z Wiednia do Warszawy polecimy w godzinę. O, tu jest nasz samolot, pięknie się pokazał w Wiedniu. W Wiedniu mamy zmienny wiatr, 4 węzły, czyli w zasadzie praktycznie bezwiecznie. Kierunek możemy obrać sobie sami. Na poziomie 4000 mamy stóp. Mamy chmurki, to jest tak 1200-1300 metrów. Temperatura w Wiedniu troszeczkę niższa niż w Warszawie, 28 stopni i ciśnienie 10-18 i ma się nie zmienić, jakby nie było. Dobrze, no to tyle z tego oglądania samolotu sobie z zewnątrz. Mamy jeszcze troszeczkę czasu i zanim zrobimy preflight i ułożymy nasz samolot do startu, to, o właśnie, to się okazuje, że nam nie załadowało chyba SDOK-a, ale zaraz sprawdzimy. Powinien być, tak jest i działa nam. Także elegant. Pogoda ściągana jest automatycznie oczywiście, my lecimy nie w FSX-ie, tylko lecimy w Prepar 3D, nowy produkt, który mam nadzieję będzie bardzo rozwojowy firmy Lockheed Martin. Jesteśmy po instalacji Windowsa 10, nie wszystko może zafunkcjonować, może się zdarzyć, że ten stream będziemy mieć przerwany. No, ja będę się starał wykonać ten lot, oczywiście bez komunikacji, tak, żeby Wam pokazać, że te streamy naprawdę będą nudne i zniechęcić Was troszeczkę do tego oglądania. Minął Fani pyta, jak realistyczne są katastrofy. No, oczywiście jakby rozwalając się o World Trade Center nie będzie bolało. I będziemy pewnie jakieś sytuacje w tych streamach naszych lotniczych prezentować. Natomiast na pewno nie w tym pierwszym naszym lociku. Proszę bardzo, to jest nasz zaplanowany locik na dzisiaj. Będziemy ważyć 200, blisko 240 ton. Troszeczkę mało paliwa na taksi. Tak nam ładnie obliczył tutaj program, że mamy jako lotnisko zapasowe, mamy 3 w alternatywie, mamy Modlin, mamy Łódź. Troszeczkę na Łódź być może ten samolot jest za duży. Ale pasa wystarczy na sytuacje awaryjne, absolutnie idealny, dobrze wyposażone lotnisko w moim rodzinnym mieście.
No więc my lecimy teraz na ustawieniach Prepera, na maksymalnych ustawieniach, czyli realizm jest odwzorowany w 100%. Nie wiem, co mógłbym Ci pokazać, będziemy mieć kilka widoków, na które będziemy się przełączać w tym samolocie w trakcie. I to są te widoki, które nam do naszego lotu wystarczy. O 20, kochanie. Fryzjer. Bardzo dobra informacja. Ja, Ralf i Michael. Grüß dich, mein Lieber. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht, aber ich glaube schon, abends ja. Was? Nee, weiß ich nicht, aber ich kann dir eine Nachricht schicken, wenn ich das von der Dominika rauskriege. Mache ich gerne. Okay. Klar, mein Lieber, danke. Tschüss. Ja, schick dich. Sorki, dobrze. Najpierw ustawiamy konfigurację tego samolotu, w której będziemy latać. I dlatego przechodzimy do urządzenia, które nazywa się FMC. Naprawdę samoloty PMDG są bardzo dobrze zrobione. A śmiejesz się troszeczkę, Artewarie, ale nie, przepraszam, MES, ale będą i stewardessy tak naprawdę. Będziemy instalować poszczególne dodatki. Jest taki dodatek, który nazywa się FS Passengers i będzie również komunikacja. Okej. Okay. I załadujemy nasz samolocik na 777 long, proszę bardzo, i on nam zmieni ten panel tak, żeby był przygotowany ten samolot, proszę bardzo, inicjalizuje wszystkie systemy od początku. I będziemy go ładować. FS Section Payload i bierzemy z naszego planu lotu złożonego z Flight Briefing Package, spisujemy Zero Fuel Weight, czyli wagę pojazdu bez paliwa. Wczoraj zrobiłem ten błąd, że polecieliśmy na poziomie 410, dosyć wysoko, ale ta trasa jest taka krótka, że absolutnie jest to bez sensu.
Jak widać, samolot dopiero zostanie przez nas zatankowany. Tu wskazania wskazują, że jest 89% paliwa. My go teraz zatankujemy takim paliwem, jakie potrzebujemy do tego lotu. I według naszego planu, mając tylu pasażerów, ładujemy najpierw pasażerów według tego, co nam wpisał w plan. No to zrobimy później, nie musimy to z tego poziomu robić. Na 304, no tak załadował nam. Domi, bo jestem na streamie. Dobrze, o 20 będzie bardzo szczerowane. Trudno. Pa. Okej, okay, i tu mamy nasz zero fuel weight, ale według tego, co my potrzebujemy, a w planie złożonym zdecydowanie paliwa będzie więcej, my mamy wpisane 219. Jak widzicie, tutaj są tylko 204 tony, więc my to korygujemy na 219. Ze względu na to, że nie wiem, kiedy wystartuję, mimo tego, że mam zaplanowane taksi, ja troszeczkę tą liczbę z 219 wpisaną do planu zwiększę o 2 tony na 221 ton. Proszę bardzo. Ok, i ładujemy paliwo. I teraz właśnie, ile paliwa potrzebujemy łącznie nam podaje godzinę lotu, czyli na tryb 7 ton, 526% ekstra niedoliczony, będziemy musieli doliczyć, na taksi 340 tysięcy, czyli 10-minutowe taksi, myślę, że my będziemy jednak troszeczkę więcej tankować, wyliczył nam 13 ton paliwa. Czyli jak widzicie, tu jest 89 na długie, długie przeloty. My tyle nie potrzebujemy, zatankujemy 15 ton paliwa. Proszę bardzo, od razu się zmieniło, jak widzicie, tu jest fuel już na poziomie 9% zatankowania samolotu. Ok? I również zmieniła nam się zdecydowanie tutaj wartość gross weight. Mefinio, jak wchodzi ci 240 ton, genialna sprawa. Do Fabi? Bo! Robią te samoloty porządnie. Ok. I zaczynamy powoli checklistę, którą no też bardzo fajnie, bo w samolotach PMDG, znaczy tak jak w rzeczywistym samolocie, mamy te checklisty zrobione. O, tutaj dla dowodu tyle ton paliwa powinniśmy zatankować. Zatankowaliśmy odrobinę więcej. Proszę bardzo, 13 tysięcy. I ona by wystarczyła, ale ponieważ mamy jeszcze 35 minut do startu, to zaczynamy z checklistą. Włączamy tą checklistę tutaj na MCP.
Proszę bardzo, i ona nam się pokazuje na panelu. Proszę bardzo, pre-flight checklist. Pamiętacie, że lecimy samolotem Sierra Papa Mike Whiskey India. Tego alfabetu znajdziecie go z pewnością, ten alfabet znajdziecie bardzo często wszędzie w zasadzie, w sieci, na Wikipedii. Alfabet lotniczy jest bardzo prosty. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Hotel, India, Juliet, itp. itd. Ja mam Mike Whiskey, bo to do mnie pasuje po prostu. Oczywiście oznaczenia samolotów, akurat to jest oznaczenie polskie, tak jakby ten samolot był zarejestrowany w Polsce. Oczywiście jest to, to są fikcyjne oznaczenia. Tym razem lecimy samolotem, który absolutnie jest fikcyjny, ale będziemy również pokazywać bardzo ciekawe malowania. Oprócz tych własnych, którymi my lecimy, będziemy pokazać malowania światowe, które zdecydowanie są bardzo interesujące. I fantastyczne, i przede wszystkim rzeczywiste. Aczkolwiek ten samolot oczywiście jest kopią rzeczywistego samolotu, więc niczym się nie różni. Mamy zaciągnięte parking brakes, to jest bardzo ważne na samym początku. I sprawdzamy. Jako pierwsze mamy tlen, tested w 100%. Żeby odhaczyć tą checklistę, musimy to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Idziemy więc tutaj, żeby wyrównać ciśnienie. Sprawdzamy je, ten krzyżyk zgasnął. Dokręcamy to na wszelki wypadek jeszcze w prawą stronę. O, dopóki już nie może. Nie idzie dalej. Został sprawdzony, proszę bardzo. W związku z czym możemy tlen odhaczyć. Flight instruments, heading, altimeter i tak dalej. Ważne jest, kto nie wie tego, że samoloty do pewnej wysokości, tak zwanej transition altitude, różnie to bywa, przeważnie 6000 stóp, chociaż transition level w Warszawie jest 8000. Lecimy do tej wysokości, lecimy na ciśnieniu danego lotniska, tak żeby wszystkie przyrządy w samolocie wskazywały to samo ciśnienie w tym samym samolocie, które są w okręgu. Także, oczywiście spisujemy to z pogody, którą dostajemy w naszym planie lotu tuż przed lotem, a tak naprawdę możemy pobrać za każdym razem nową tą pogodę, ale żeby była jasność, jest takie ułatwienie dla każdego, proszę bardzo. To najlepiej będzie widać na MCP, proszę bardzo. To jest ciśnienie w calach, ale my będziemy latać w hektopaskalach. Proszę bardzo. O, jeszcze się nie mogę przyzwyczaić do tego izdoka. Proszę bardzo, to jest, wyrównujemy to ciśnienie na standard, proszę bardzo. I teraz ono już pokazuje, moment, gdzie to pokazuje? O, jest na standardzie 36, proszę bardzo. A my mieliśmy to przełączyć i nie przełączyłem tego, proszę bardzo, na hektopaskale, proszę bardzo, jest. Tak jest. I pokazuje 10. W skrócie tak. Tak przynajmniej tych skrótów się używa. Jest 10-18 hektopaskali. Zgodnie z tym, co jest w rzeczywistości. Możecie sprawdzić, jakie jest ciśnienie obecnie na Wiedniu i to będzie na pewno to ciśnienie. Do lotów oprócz całej tej checklisty potrzebujemy jeszcze dwóch najważniejszych rzeczy, czyli dokumentacji danego lotniska. Ta dokumentacja, potrzebujemy co najmniej trzech takich dokumentacji. Teraz oczywiście oprócz systemów elektronicznych, które możemy sobie przez FMC w każdej chwili wywołać, to jednak w dalszym ciągu używa się takich podejściówek, jak tutaj widzicie,
takich instrukcji obsługi lotniska. Żebyśmy wiedzieli, jak się na takim lotnisku poruszać, co jest możliwe. Mamy informacje ogólne, czyli od której do której jest lotnisko czynne, jakie są pasy startowe, jakiej długości, itp., itd., jakie obostrzenia na danym lotnisku. Oczywiście przy takich lotniskach komunikacyjnych pilot musi być absolutnie przygotowany na to, żeby przeczytać takie informacje. Bo bardzo często później w komunikacji lotniczej używa się pewnych informacji, które niestety, muszę od razu powiedzieć, są specyficzne dla danego lotniska. I tak na przykład czytamy w tej instrukcji obsługi, że ATC phraseology for this airport jest, że na przykład ktoś, kto mówi blue line, czyli niebieska linia biegnąca, ale no, na każdym lotnisku jest to inaczej, to blue line oznacza taxi lane 39. Taką drogę kołowania. Orange line jest taxi line 41. To ważne, żeby się nie zdziwić, nie dopytywać, nie zajmować eteru. Bardzo ważna, myślę, i ciekawa informacja. Ok. ITP, ITD. Między innymi są mapki, gdzie stoimy. My stoimy na stanowisku 36. Bardzo ważne są te mapki, żeby pilot wcześniej, wiedząc, z jakiego pasa będzie startował, wiedział, gdzie jest, w jaką stronę zwrócić się do obsługi technicznej, w jaką stronę odwrócić samolot do startu, do kołowania, bo jak wiecie, te duże samoloty uruchamiają silniki w trakcie wypychania, kiedy te wózki podjeżdżają. Te wózki zresztą też będą przez nas zainstalowane i będzie można zobaczyć tam marszala jednego i drugiego, który pomaga. No i oczywiście z drugiej strony taka sama książeczka jest dla Warszawy, no bo tam podchodzimy. Taka sama książeczka jest dla Modlina jako lotnisko zapasowe. I Warszawę zostawimy sobie na część lotu. Mamy 27 minut do naszego slota. Te sloty są wbrew pozorom bardzo ważne. Dlatego, że przy dużym natężeniu ruchu na lotniskach, oczywiście w samolocie się nie pali, ale wiadomo, kto mnie zna, kto ogląda streamy pokerowe, ten wie, że ja jaram jak smok. I to jest ten plus zabawy, jeżeli można tak powiedzieć, nauki symulatora, że można jarać. Możemy jeszcze sprawdzić jedną rzecz, bardzo fajnie, bo wyrównane zostało ciśnienie, tym samym zmieniła się wysokość i rzeczywista wysokość na tym lotnisku. Możemy to sobie sprawdzić, sprawdzając nasze mapki stanowiska postojowego, na którym stoimy. To jest C36, tak zwany heavy. I pokazuje nam elevation 600. I to by się zgadzało. 610. Oczywiście na lotnisku są miejsca, w których jest troszeczkę mniej, troszeczkę więcej, ale generalnie to by się zgadzało. Po wyrównaniu ciśnienia mamy około 600 stóp. Na takiej wysokości jesteśmy, jak widać. Pamiętajcie, że na razie silniki są zagaszone, więc to, co słyszycie, nie zobowiązuje. Dobra. My będziemy przy tym wietrze, jak widać tutaj na górze, to dla Was taki mały podgląd, ja mam to oczywiście dodatkowo na instrumentach. Wiatr jest 357, z kierunku 357, 4 węzły, czyli niewielki. Ale w komunikacie jest powiedziane, że jest on zmienny, czyli przy tym wietrze my będziemy sobie najprawdopodobniej startować jednak z kierunku 290, czyli z bocznym, ale prawie żadnym wiatrem. A chodzi w zasadzie o to, żebyśmy ze stanowiska 36, które jest odrobinę oddalone, nie musieli jechać przez całe lotnisko do pasa 3.2, który czysto teoretycznie byłby idealny. Ok. Dobrze.
Teraz sprawdziliśmy ten QNH, czyli ciśnienie. I wiemy, że będziemy startować z pasa 2.9, w związku z czym ustawimy sobie od razu heading. Co by nie zapomnieć, na 292, co by nam się nie pokiczkało, bo na takim kierunku jest pas. To też oczywiście sprawdzamy z instrumentów. Good. Też no, możemy założyć od razu, jeżeli już jesteśmy tutaj na tym MCP, że transition level w Wiedniu jest 5000 stóp. I to tak sobie wstępnie ustawimy. OK, wracamy do naszych jabłek, czyli do naszej checklisty. Heading, altimeter sprawdzone, parking brake set. I sprawdzamy te parking brake'i. O, tu jest hebel od parking brake'ów. Teraz je zaciągnęliśmy. Możemy sprawdzić to od razu na naszej checkliście, tak. One są zaciągnięte, checklist complete, pre-flight completed. I wychodzimy do before start. Flight deck door closed and locked. I teraz bardzo ważna rzecz, żeby te wszystkie wszystkie drzwi były pozamykane. Zamykamy je. Jedne drzwi są otwarte, te, które widzieliście już zresztą z tego widoku. O ile sobie przypominam, to było po tej stronie. Tak. I te drzwi tutaj są otwarte. Tak jest. I te drzwi będziemy zamykać. Close. Zabezpieczyć arm. Proszę bardzo. I zamykamy również całe cargo, czyli powiedzmy, że jesteśmy już po załadowaniu walizek, towaru itp. itd. I czekamy spokojnie na potwierdzenie. One się zamykają. Wiadomo, że troszeczkę dłużej starają się odzwierciedlić rzeczywistość. Więc tak same z siebie się nie zamkną. OK, teraz je można. I teraz tak, sprawdziliśmy drzwi, odhaczamy je. Passenger signs. I możemy przejść do tego momentu, że dać pasażerom seatbelts on. My oczywiście no smoking jest cały czas na on, dlatego że wiadomo, że teraz na wszystkich lotach nie wolno palić, a seatbelts na auto, czyli po przekroczeniu, po ustanowieniu wysokości przelotowej, one będą gasły. I wchodzimy na naszą listę z powrotem. MCP, V2, heading track, altitude, take off speed, proszę bardzo.
Włączamy Adiru, proszę bardzo. Emergency lights. Armed. Zamykamy. Pompy paliwowe. Nie włączamy pomp w środkowych, dlatego że center pumps nie będą nam działały, dlatego że mamy tak niewiele paliwa, zauważycie, że jak na ten samolot, że w ogóle to paliwo jest niezatankowane, to widać bardzo dobrze, chyba nie tu. O, tutaj, że jest zero w środku paliwa. Ok. Wloty powietrza, proszę bardzo, to też musimy. Włączyć na prawej i na lewej. I wystartujemy APU. To jest taki silniczek, który daje nam prąd w momencie, kiedy nie jesteśmy podłączeni. Proszę bardzo, startujemy go. I żeby nam się nie wyświetlały teraz zbędne komunikaty, o, zrobimy, o, gdzie, tu. Proszę bardzo, żeby nam się nie wyświetlały, to je weźmiemy, po prostu spokojnie wyłączymy. Jak widać, mamy 27 stopni Celsjusza. I tu chyba widać, jak trochę przełączę, o, właśnie ten brak paliwa, dlatego też nie włączaliśmy pomp w środku. Ok? No i zaczynamy programować ten lot. Reference Airport, my jesteśmy w Wiedniu, wpisujemy kod Wiednia. Lima, Oscar, Whisky, Whisky. Stoimy przy stanowisku 36. Na płycie C, ale to już jest informacja, którą on sobie sam znajdzie. Proszę. Mamy 15:14. Na pewno będziemy już mieli odrobinę opóźnienia, bo mamy slot o 30. Enter interior position. I to jest bardzo właśnie ciekawa sytuacja. Znajdziemy to na drugiej stronie. Kopiujemy tą pozycję i na poprzedniej stronie potwierdzamy. Proszę bardzo, czyli jesteśmy dokładnie na tej pozycji, tak, żeby tu się nic nie pomylić. Rzecz generalnie istotna. Gate wpisany. Idziemy na next page. I wcześniej zaplanowany plan lotu wrzuciliśmy do tego komputera, dlatego spokojnie możemy go przywołać. On jest zapisany jako Wiedeń EPWA, czyli Warszawa, jako Papa Whisky Alpha. O ile przypominam sobie 02. Zaraz zobaczymy, czy on znajdzie. Not in a database. Bo 01. Tak. I to jest nasz lot. Origin z Wiednia do Warszawy i będziemy startować z pasa 29. Ten wiatr nam się zmienia. Sprawdzimy na wszelki wypadek jeszcze pogodę. Może coś w międzyczasie się tak zmieniło. 5 węzłów. No to też nie jest problem. Normalnie kontrola podaje oczywiście pas w użyciu,
Ale dla tego samolotu jest to zdecydowanie bez większego znaczenia. Transition flight level 006, heading 6, ground speed 00. Proszę bardzo, bo on nam to pokazuje, gdzie jesteśmy. Okej, 0,65 węzłów. No to by się zgadzało. Zerkniemy w związku z czym jeszcze raz. No jeżeli jest 0,65 węzłów, to możemy wystartować z pasa 11. Żeby nie mieć jak najmniejszy boczny wiatr, więc zaplanujemy ten pas 11 i to bez problemu zrobimy. Proszę bardzo, w takim razie wpisujemy 11. To jest ciekawostka, wczoraj leciałem z 29, myślałem, że będę mógł to dzisiaj powtórzyć, ale nie do końca, no, ale dobrze, to jest taka ciekawostka. Nasz lot to Polonez 901. Programujemy flight number zaprogramowany i możemy pójść do initial preferences i teraz tak, zero fuel weight wbijaliśmy wcześniej, proszę bardzo, to jest 221 ton. Rezerwy sobie wpiszemy 6. W planie mamy właśnie ten przelot, już nie tak jak wczoraj, tylko w planie mamy wpisany przelot na wysokości 37 tysięcy stóp. Wczoraj było 400, poziom 410, czyli 41 tysięcy. Cruising altitude flight level 370. And cost index is 90. So. Step size powinien być samemu podawany, ale nie chcielibyśmy mu nadać 2100. Proszę bardzo. Thrust limitation, na które przechodzimy, obliczamy wcześniej i te właśnie takie niuanse, jak to obliczyłem wcześniej, to będziemy robić w specjalnych filmikach, tak żeby nie zajmować czasu, a poza tym musimy troszeczkę przyspieszyć, bo i czas nas goni. Proszę bardzo. Programujemy się dalej. Take off. Będziemy się wznosić na klapach 5. CG obliczy nam sam, proszę bardzo, 21 stopni, trymer będzie ustawiony na 6,75. Klapy są. Tak, i tutaj podajemy ciężar samolotu i to też bierzemy oczywiście z naszego wcześniej wpisanej wartości. Ciężar tego samolotu to dla nas jest w tej konfiguracji, w której będziemy lecieć 230, no damy jedną tonę więcej, 237 ton. W związku z czym pokazały nam się również prędkości podejścia, ale czekamy jeszcze z tymi prędkości podejścia, bo jeszcze wpisujemy do take-offu obecny wiatr. Lecimy z pasa 11. Doszliśmy do tego, że wiatr wieje z kierunku 50.
i jeszcze raz to sprawdzimy. Na wszelki wypadek, chcemy nie wpisać mu złych danych. 0,65 węzłów, ok. On oblicza wartość względem pasa. I ponieważ jest sucho, nic nie... Wpisujemy wartość 0, dry, czyli sucho. No i teraz możemy sprawdzić jeszcze tą temperaturę. Obecnie ta temperatura jest 27 stopni. 27. Proszę bardzo. Cofamy się z powrotem i możemy potwierdzić prędkości do startu. Proszę bardzo. Co to oznacza? Prędkość V1, prędkość podniesienia rotate i V2, po którym nie można już przerwać w ogóle. Procedury startu. 162 węzły, to zdecydowanie więcej niż wczoraj. Wczoraj mieliśmy o wiele lżejszy samolot, ale przypominam, że wzięliśmy teraz o wiele więcej pasażerów. Tą prędkość, którą tu nam podał, V2 wpisujemy od razu w MCP, tak żebyśmy pamiętali o prędkości, która będzie nas obowiązywała. To jest 162 węzły, przypominam, proszę bardzo. Initial 5000 już zaznaczyliśmy. No i teraz podjęliśmy decyzję, z jakiego pasa będziemy startować, więc dokończmy tą sytuację. Departure, arrival, route, departure, arrival i departure z 11. I teraz sprawdzamy, co jest wpisane w planie lotu. To jest bardzo ważne, bo punkt odlotowy on nam podał. I w planie lotu lecimy przez SNU 2A i z pasa 11 taki nas będzie Standard Instrument Departure obowiązywał. Tak jest, no musimy jeszcze raz take-off speedy poprawić, luzik. Resztę wpiszemy w trakcie, sprawdzając pogodę w Warszawie, ale ta pogoda w Warszawie, to ja już na ten temat rozmawiałem. Tu mamy Modlin, tu mamy Warszawę. Ta pogoda jest obecnie 135 węzłów, czyli na pewno będzie to też pas 11 w Warszawie. Akurat tak się złożyło, że jedni i drudzy mają, więc EPWA Rival będzie ILS 11, nie ILS, Route, Departure, Arrival, RNAV 11. I punktem dolotowym, który mamy wpisany, jest LOCT 4N, proszę bardzo, i też go znajdujemy na tej mapie. Transition.
Aktywujemy teraz ten plan lotu, proszę bardzo. V2, heading, track i altitude mamy ustawione, odhaczamy takeoff speeds. I teraz jeszcze raz potwierdzamy te takeoff speeds. Proszę bardzo, tak żeby była jasność. 162, tu nam się nic w tej konfiguracji nie zmieniło, możemy potwierdzić na naszej checkliście. CDU pre-flight completed. Trim completed. Ustawiony na 6.75, taxi and takeoff briefing completed. I teraz możemy zapalić beacon. Gotowi do kolejnej procedury, proszę bardzo, beacon on. Nie marnujemy. Jak widać tutaj specjalnie prądu. I potwierdzamy to teraz na naszej checkliście. O, sam się potwierdził, elegant. No i before taxi. To before taxi to tak naprawdę jest ciekawostka, bo my jeszcze jesteśmy daleko do taxi. Ale musimy musimy zrobić tak zwany push-up. Czyli musimy zostać wypchnięci. Z tym sobie spokojnie możemy poradzić. W międzyczasie ustawimy sobie wszystkie instrumenty na MCP. Co chcemy zobaczyć na tych panelach? O, od razu jak już tutaj jesteśmy, to jest napisane auto brake na RTO, czyli ready for takeoff. Konfiguracja. I teraz co chcemy na tych monitorach zobaczyć? To będzie z mojej strony, bo na drugim nie potrzebuję. TFC. Wory do góry, co by się wyświetlały. Data. Czyli punkty zwrotne. Tutaj zresztą zaraz zobaczymy na tych zegarach, że wszystko już mamy elegancko wyświetlające się. ALNAV i VNAV możemy włączyć, bo... O, Flight Directors. ALNAV, VNAV włączony. Flight Director is on. Auto brake on RTO. And seatbelt sights on. Already done. Jak to mówią. Proszę bardzo. Anti-ice. As requested. No w naszym przypadku nie włączamy tego anti-ice'u, bo on jest i tak na auto nastawiony. Kto chce, może to sobie sprawdzić. Proszę bardzo, na on. Auto, auto. Window heats. Everything, air conditioning, sorry. So, recall. Flight controls. Ha, to ciekawe. No, to jest oczywiście nawet w małych samolotach, to będziecie mogli zauważyć. Sprawdzamy, czy... są wolne, czy nie przeszkadzają, proszę bardzo, idą flight controls do przodu, do tyłu. To może nie wiem, czy z tego widoku, a z którego widoku one będą lepiej widoczne? No, z żadnego, no tutaj może, z mojej strony. Tak, to tego już nie widać. Patrzę jeszcze, nie, chyba nie ma takiego widoku lepszego od tego, gdzie można te flight controlsy sprawdzić. Ok, checked. And ground equipment. No właśnie, generalnie są programy, które generują tego marszala do wypychania itp. itd. My z tego marszala, ze specjalnego programu nie będziemy korzystać, dlatego że PMDG ma to wbudowane w system.
Warto zaznaczyć jedną bardzo fajną rzecz, że w tym momencie jesteśmy już spóźnieni, tak? 3 minuty, nasz slot generalnie mija. Jak będziemy latać z Wacimem, zdecydowanie ten preflight będzie robiony wcześniej niż godzinę przed lotem. Ale umówmy się, ja też dużo tłumaczę, zupełnie niepotrzebnie, można byłoby... Pre-recorded Citring. No fucking way. Tak żebyś wiedział, że to jest na żywo. Ale mogę zrobić całą masę błędów, to żeby była jasność. Okej, okay, ja tego Grand Equipment nie będę jeszcze, ale tu jeszcze ciekawostka, bo mamy tu na, możemy zobaczyć, że zobaczysz, że ta nasza trasa po zaprogramowaniu już się pojawiła w pełni. I to widać też bardzo ładnie tutaj, jeżeli weźmiemy na naszą trasę na Roots i każdy punkt do Warszawy, tu ten Gossit przesuniemy, execute i obliczyła się cała trasa z podejścia do końca. Runway, proszę bardzo. 3000 na 11 będziemy lodować. Ok. I teraz poprosimy tutaj szanownych Państwa powoli o wypychanie. Pushback. W tym pushbacku tak naprawdę bardzo ważne jest znowu zerknięcie na tą mapkę, która była na początku. To przypominam, to jest ta mapka, gdzie jesteśmy. My jesteśmy na stanowisku C36, to jest dokładnie tutaj, na pronie, czyli na płycie Charlie. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. C36. Ponieważ będziemy startować z 11, będziemy musieli, i po to są te mapki potrzebne, kołować drogą kołowania Mike po wypchnięciu. Więc tym razem, wczoraj odwracałem się nosem w prawą stronę, a teraz będzie mnie musiał odwrócić nosem w lewą stronę. I tu od razu zmieniamy mu nos w lewą stronę i po wypchnięciu ze z tego stanowiska 6, to bardzo ładnie widać na zewnątrz. Ja troszeczkę to oddalę, żeby było widać. O! To jest... Tam w tle widać pas 1-1 i początek tego pasa. My musimy kołować tą, teraz jak się odwrócimy, nos musimy obrócić w lewą stronę i kołować do początku pasa 1-1 z tej strony. Generalnie mamy bliżej niż wczoraj. Pamiętajcie, że jeszcze nie uruchomiliśmy w ogóle silników. No. Ok, i tam będziemy kołować, więc po wypchnięciu on musi nas tak obrócić, żebyśmy byli na tym pasie. Ja szacuję to na... Ja szacuję to na wypchnięcie... Wystarczy nam... Obrócenie nosa w lewo po 100 metrach. Plus minus. Okej. Nos na lewo, total distance, mamy w fitach, my sobie to zrobimy w metrach. 80 zamienimy na 100 metrów. Nos w lewo, stopni 110. Nawet 120 chyba. No, zobaczymy co zrobi, no trudno, będziemy musieli z tym żyć. Tak naprawdę... wiadomo, że niestety to jest taka rzecz, którą się robi teraz na oko, dlatego, że po pierwsze to jest mój drugi lot, po drugie wypychani jesteśmy w kierunku pasa, na który startujemy, przez kogoś, kto ma o tym w danym momencie chyba największe pojęcie. Okej, okay. Dobra,
120 stopni i co? Command, no, text and voice bold. To będziecie i słyszeć taką komendę, którą się mówi do delivery, żeby 120 stopni. O, sorry, niepotwierdzone. Czyli 90 tylko chyba, tak? Dlaczego nie 120? Okej, okay, no to 90. Jak 90, to 90. Tak? Tak. Remove wheel chocks. Removed. Czyli zabrali nam teraz, to jest właśnie ta ciekawostka. Proszę bardzo, jak widzicie, nie ma już podkładek pod samolotem, pod kołami. One zostały zdjęte teraz przez tą ekipę. To w późniejszych streamach będzie bardzo fajnie wyglądało, bo generalnie będą się krzątać osoby, które ładują ten samolot, pasażerowie, którzy wchodzą, a co nie mniej ważne, również cały ten, cała otoczka, czyli będzie podjeżdżał samochód, który będzie wypychał pojazd mechaniczny. Okej, okay. Patrzę, tutaj jeszcze Fly Director nie jest włączony na drugim, tutaj też można to data włączyć, nie, nic nie widzę, FCP, ale on jest tutaj generalnie niepotrzebny, ale data, TFC, niech pokazuje odległości do 5 mil, waypoints, niech pokazuje, standard, WXG, bez pogody, position, terrific traffic, fucking, sorry for the fucking, eh? Dobra. Dobrze, i to możemy w takim razie teraz sobie spokojnie odhaczyć na naszej liście. Ground equipment jest usunięty, bardzo ważna rzecz. Jest wiele dowcipów o tym, jak szczególnie rutyna potrafi zabić. I startuje się z przyczepionymi do podwozia jakimiś niepotrzebnymi rzeczami. Ok, jeżeli mamy to już załatwione, to możemy wypychać nasz samolocik. I sobie obejrzymy to, ja nie będę specjalnie uruchamiał silników w trakcie, żebyście zobaczyli, jak ten samolot teraz powinien odwrócić dziób samolotu w kierunku lewym. Czyli on this side, odjechać 100 metrów, odwrócić do lewego pod kątem 90 stopni. No to go! O, proszę bardzo, jest donacja, jest, są i pozdrowienia. Bożenko, bardzo gorąco pozdrawiamy serdecznie z pokładu Boeinga 777-300ER. Sierra Papa Mike Whisky India. Kapitan Michał Wiśniewski pozdrawia Bożenkę. Good. To wypychamy start i zobaczymy sobie to z zewnątrz. We are clear to push and start. I on nakazuje nam ready to push, release brakes. So, we must release the brakes. Also now, so 4. Pamiętacie, tu był hamulce parkingowe i zwalniamy. I kapitan melduje, że one zostały oczywiście zwolnione. W związku z czym za chwilę powinien się podpiąć wózek i nas wypchnąć. Wiem, wafle. Wafl! Wiem, że mam opóźnienie. Wszystko już zaplanowane, ale zobacz. Przynajmniej ja w tym samolocie mogę sobie zajarać. Normalnie takiej możliwości nie ma. No i on nas wypycha, to możemy zobaczyć z zewnątrz. Normalnie powinien być wózek, prawda? I teraz dziób tego samolotu powinien nam obrócić w lewym kierunku, na lewą stronę i po 100 metrach powinien, mam nadzieję, że nie wjedziemy na trawę. O 90 stopni. I będziemy uruchamiać powoli silniki, proszę bardzo.
Możemy zrobić już teraz, kiedy nas wypycha. Ale jeszcze wam zostawię ten widok. No i chyba możemy wjechać teraz na trawę, kur. Tak, 100 metrów było zupełnie niepotrzebne. Damy radę. Nie takie imprezy się kładło. Good, good, good. I dawaj w lewą stronę. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. A dlaczego 90 stopni i powinieneś w lewo pojechać? To ciekawe, dlaczego tak stanąłeś. No, jesteśmy poza pasem, jesteśmy na trawie. Jak widać. Bardziej mi niepokoi to, że jesteśmy na trawie, to, że on tego dzioba nie przekręcił. I to już na pewno jest więcej niż 100 metrów. Wow. Pokaż mi, gdzie ty jedziesz? 100 meters, total distance, 100 meters, comes boat, return, stop. Okej. Okay. To ciekawe. Coś nie zadziałało, ale okej. Okay. Nice, możemy uruchamiać silniki, stoimy teraz. No już nie na trawie, ale ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego on go w ten sposób obrócił. To jest... nieważne, no fucking problem. So, normal ground equipment, normal flaps before takeoff. To jeszcze mamy czas. Piedestal. Proszę bardzo, włączamy... Teraz na 2000. Bo lecimy bez. O-o. 2000. To jest nasz skłok, po którym rozpoznawane są samoloty na radarach. No i ustawimy częstotliwość ze względu na to, że no jakby nie przełączamy się tym razem na 128.2. Na tak zwany Unicom. Nie jesteśmy podłączeni do WATSIM-u, więc nikomu szczególnie teraz nie przeszkadzamy. Powinna nam się zgasić tutaj lampka Tikasa i się zgasiła, czyli nie mamy żadnych błędów. Before taxi checklist jest zrobiona. No i będziemy uruchamiać silniki, tak? Powoli.
Start. Najpierw silnik prawy. I to widać po przyrządach teraz ładnie. A gdzie te przyrządy? A, proszę bardzo. Że się rozgrzewają elegancko. Musimy im teraz dodać paliwo. To idzie jeszcze parking brake, sorry. 4, 5, 4. Parking brake set. No i dopuścimy mu paliwo, tak? Proszę bardzo, do jednego silnika i teraz będziemy go słyszeć. Tak! Zajęty. Musisz sekundę poczekać. Ale to ci gdzieś mogę... Proszę bardzo, i prawy tak. I prawy silnik się uruchomił, bo jestem live na streamie, dlatego. No, taka kurwa. Okej, okay, i ten silnik jak widać tutaj się ładnie uruchomił. To jest trening, czy to jest zabawa, co to jest? A, bawisz się z nas. Tak sobie tłumacz. Mamy 350 widzów, jesteś live. Możesz pozdrowić, uśmiechnąć się. Gdzie nie widzę żadnego widza. Aha, tu. Cześć. Mam nadzieję, że nie oglądają mnie wszystkie. Ładnie to tak w trakcie wchodzić na pokład. Poszukują. Co dobrego u ciebie? A może przyniosę papierosy, zapomnę to. Dobrze, i włączamy teraz... Jedna rzecz, jeżeli chciałbym powiedzieć. Wiozłem tylko fluty z tego względu, że u nas nie ma prądu, ja nie mogę otworzyć garażu. Luzik. A wszystko mam w garażu, a to miałem w domu. Przestań się stresować, nie rób scen. Ja się nie stresuję, tylko... Okej. I jak widać rozgrzewa się drugi silnik. I damy mu paliwko. I to będzie już tutaj widać. Ono dochodzi i ten silnik się uruchomi teraz. Dzień dobry, sorry, nie patrzę teraz tak naprawdę na ten czat, wybaczcie mi. Okej, okay. Jesteśmy po uruchomieniu drugiego silnika. Temperatura wzrosła. Planowaliśmy 27, mamy 28 stopni. Ok. I możemy oczywiście tutaj, widzimy na tym naszym komputerze before takeoff, flaps to 5 set. My możemy te klapy włączyć już teraz. O, nie chcą się odhaczyć, jak ich nie włączę. Więc może pokażmy, gdzie włączamy te klapy. Tu się powinny te klapy pokazać. Flaps one set. I jeszcze raz w dół. Flaps five set. Set. I kiedy one schodzą, to widać bardzo dobrze tutaj z boczku tego pojazdu. Jak widzicie, one są odrobinę w dół, te klapy na gotowości do startu. Ok. I teraz one nam się elegancko odhaczą na naszej checkliście. Same się odhaczyły. Proszę bardzo. I już mamy checklistę na after takeoff. W związku z czym możemy spokojnie, normalnie prosić o zgodę na kołowanie. W tym momencie on nam powie, jak będziemy kołować. My wiemy, jak mamy kołować. Kontroli nie ma, innych samolotów nie ma. To jest ten lot czysto pokazowy. Sprawdzamy jeszcze raz wszystkie instrumenty, czy aby na pewno mamy wszystko powłączane. Silniki chodzą, możemy wyłączyć APU, proszę bardzo, czyli ten silniczek, który daje nam prąd. Proszę bardzo, jest wyłączony i włączamy teraz, podświetlamy logo, mimo tego, że jest jasno, skrzydła, żeby to ładnie wyglądało i tak tego nie będzie widać. I włączamy światła taxi do kołowania.
Możemy zobaczyć, czy one się palą z przodu, te światła do kołowania, czy one są tu w jakiś sposób odwzorowane. Tak, są. Są i się palą. To wypychanie zdecydowanie nie wyszło, dlatego my sobie przejedziemy tutaj odrobinę tym pasem i nawrócimy z powrotem do pasa 1.1. Tu zmniejszymy sobie, żebyście później widzieli na zegarach, jak to wygląda. O, i to jest dobry widok do tego, żeby kołować. Okej, okay, zwalniamy hamulce. I w końcu po 5 godzinach prób możemy kołować. To jest chyba na 4, na 5, tak? Pokazano było, czy na 6, na 6, na 6 kołujemy. Proszę bardzo. Nie kołujemy ze względu na ruch na lotnisku szybciej niż 15 węzłów. I tu zauważycie też ten ground speed, który jest pokazywany na zegarach. I staramy się tych 15 węzłów nie przekraczać. Pamiętajcie, że mamy samolot, który waży 240 ton. My tu zrobimy sobie nawrót, bo wypchnął nas zdecydowanie za daleko. Ten taxiway najprawdopodobniej takim dużym samolotom w ogóle nie służy. Każda droga kołowania przeznaczona jest oczywiście dla takich samolotów. Zresztą większość wypadków w komunikacji lotniczej, tak zwanych incydentów lotniczych, zdarza się właśnie na lotniskach. Częste zahaczenia o skrzydłem, o lampę itp. itd. To się zdarza. I my sobie kołujemy tą drogą Mike do końca pasa, do końca tej drogi, żeby zająć pas 1.1. Po oznaczeniach, kto ma mapy ewentualnie do... lotniska w Wiedniu. O, już jesteśmy za szybko. Taka no exit on the runway jest 35 węzłów. Są takie miejsca na bardzo dużych lotniskach, gdzie jest high speed runway, taxiway. Do 35 węzłów, no ale umówmy się, tych dwóch węzłów więcej nikt nie zauważy. Generalnie 15 węzłów się nie przekracza. Pamiętajcie, że to jest olbrzymia maszyna, to i ciężej jest wyhamować. I po oznaczeniach wjedziemy sobie teraz na tego Majka z Limy. Taxiway Lima. Tu jest, wiadomo, mijamy exit 13. Ja mam go zaznaczony na mapie, stąd też wiem, gdzie on jest.
Wydawałoby się, że jadę krzywo, ale tak naprawdę pamiętajcie, że tu ważne jest przednie kółko, które prowadzi cały samolot i ono zawsze musi się znaleźć na tej żółtej linii. Ta żółta linia, można to sobie sprawdzić, jak się zatrzymamy później, ona względem tej przedniej szyby trzeba ją sobie wcześniej ustalić, tak żeby się do tego przyzwyczaić. Oczywiście z widoku w grze. Inaczej jest, jak jest widok dookólny, prawda? No do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, to również w samochodzie. No, zerknijmy na zewnątrz na moment. No, on się trzyma dokładnie na tej linii. Mijamy kolejny exit. Jedziemy końcem do początku pasa. Jest taka zasada w lotnictwie, myślę, że nie odbierzecie tego źle, ale piloci stosują taką zasadę. Pasa i chuja nigdy dość. O, proszę bardzo, zaczął padać deszcz. Nice. Teraz powinniśmy mijać A11, tak jest, mijamy A11 i my możemy jeszcze pojechać dalej do A12 i przed A12 staniemy sobie przed pasem. Przed pasem 1-1. Ten wiatr nam się znowu zmienił. Teraz wieje z kierunku 30, czyli będziemy mieć boczny wiatr z naszej lewej strony. I to jest nasz zjazd A12. Tutaj staniemy sobie przed tym pasem. Normalnie kontroli meldujemy, że Polonez 901 holding short runway 11. Te linie dają nam tutaj tak zwany holding. Najczęściej oczywiście, o ile nie ma kolejki, to dostajemy w tym momencie clearance. Od razu, żeby zrobić tak zwany line-up lub od razu clearance na take-off. Co, tak to wygląda teraz z zewnątrz. Teraz już widzę, że nie stoimy do końca równo, ale nie jest, to jest absolutnie dozwolone. Proszę bardzo, stoimy na tym zakręcie. Tego się trzeba jeszcze nauczyć. Ale to jest generalnie właśnie ta pozycja, w której ustawia się końcowe elementy. Czyli generalnie wjechaliśmy, jeżeli przed wjazdem na pas wyłączamy... Co mi się dzieje tutaj z tą myszką? Ucieka. To straszne.
Co się stało, pani kochana? Chyba tak. Sprawdzimy. Don't panic, Titanic. To się dzieje, że się dzieje bullshit. Okej, zostawimy ją z boku. To w ogóle ciekawostka. I weźmiemy zapasową najwyraźniej. To nie ma co się... Ale to nie jest fajne. Co, Logitech out. Drugi Logitech in. A tą też spycha do tego. To jest ciekawe. Czyli to nie jest kwestia myszki. Nie fajnie. Zaraz zobaczymy. A dlaczego on nam tak ładnie robi? Bo bez myszki to my sobie tutaj nie poradzimy. To by było bardzo wkurzające, bym powiedział. Bo landing lights możemy zapalić, tak? Zapalamy je i widać, że one się palą, ale no nie włączymy nic tutaj, jak to będzie się nam tak działo. Się jeszcze przesunęło, ale fuck up. No nic, no to ciekawe, dlaczego ona się tak zestresowała, ta myszka, i to trzyma się tylko góry, więc ciężko też coś zrobić. A to ciekawe, jak to się mogło stać po złości. Odłączyć, załączyć. Włączona i to samo się dzieje. Nawet nie mogę posłuchać waszych porad. Chociaż chyba mogę. Co z tym zrobić, fantem? Zaraz zostanę ministrantem. Aga! Okej. Przecież nie polecę teraz z ręki. Wiesz co, ale to ja szczerze powiem, że to na każdym z trzech ekranów, które mam przed sobą, myszka się trzyma po prostu góry i nie chce zejść na dół. I to jest w ogóle ciekawe. Ja wiem, że mamy spóźnienie, luzik. Teraz tak naprawdę trzeba by było skołować stąd po prostu według procedur, jeżeli nie jesteśmy w stanie odlecieć, ale dlatego, że nie jesteśmy online,
To jeszcze jest pytanie. Aga! Aga! No to postoimy sekundę na tym pasie, komu się będzie nudziło, 3 minuty przerwy. Aga, trzyma mi myszkę na górze. Ty masz pojęcie, dlaczego on tak ją załapał i być może podłączyć jakąś na kablu, bo jedna i druga myszka Logitecha, może mamy jakąś inną myszkę, nie Logitecha. Zobacz, trzyma się góry i wskakuje, nie chce się trzymać na dole. Ciekawostka, nie? Może tu se próbuj. Nie tu, nie na tym, na, nie na tym, nie na tym. Nie. O, a teraz tu się jeszcze coś zaczęło walić. Ciekawostka. Daj jakąś myszkę na kablu. Zobaczymy, czy to nam ruszy, czy nie. A to jest w ogóle złośliwość rzeczy martwych. 3 minuty przerwy w takim razie. All tap, no właśnie próbowałem all tap. I on te... też nie pomaga. Trzyma się górnej granicy, to jest ciekawe. Niby zjeżdża, jak nią ruszę, ale automatycznie wraca. Skopa! Próbujemy jeszcze... A to co? A to? Kamera. A to co to jest? To jest do myszki. Godzinkę. Nie. I to każda myszka tak się dzieje, czyli inna, no, włączyć i wyłączyć to oczywiście, że możemy. Spróbujemy to... Wyjęłam ci tego, żeby ci się tu nie dublowało myszki. Tu masz to. Michał. Michał. Moment. No, żeby to nie zginęło, tu kładę, bo to... Ciekawe, co się stało z tą... No nic, dobra. Zapiszemy go w takim razie w tej pozycji, co jesteśmy. Yes. Swoją drogą, ciekawe, dlaczego tak się stało. Spróbujemy wyłączać wszystko po kolei i tyle. No to nic, albo do zobaczenia, albo na razie. However, sorry. Złośliwość rzeczy martwych, jak to mówią. Aj, ciach, ciach. Nawet nie możemy zakończyć tego streamu. Choćbyśmy bardzo chcieli. Okej. Dobra, to inaczej. Down. OBS. Co za skandal. Cut. Na razie. Odpalę go jeszcze raz.